Zmian w najbliższych dniach będzie naprawdę wiele, a ich ilość będzie mogła nawet nas przytłoczyć, jednakże jedna rzecz pozostaje niezmienną, a jest nią kod JYT w Fortnite'owym sklepie z racji walki z koronaścierwem. Większość dochodów wesprzyj twórcę z tego miesiąca najpewniej przeznaczymy na walkę właśnie z tym syfem na stronie Facebooka, a więc już teraz koniecznie udajcie się właśnie z nim na zakupki, dołączcie również na Discorda i pochwalcie się screenem zakupu jak widoczna piątka, a otrzymacie specjalną rangę bohater. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj przyjrzymy się zaskakującym i zbliżającym się nowościom, które zawitają do gry wraz z sezonem trzecim, tudzież na końcu obecnego. Warto wam tylko przypomnieć, że obecnie omawiamy przecieki i spekulacje, więc żadna z widocznych rzeczy nie jest oficjalnie potwierdzona przez twórców. Zacznijmy z grubej rury, a więc od zapatrona. Gracze ratowania świata powinni w pierwszej kolejności kojarzyć tę właśnie broń. Mocarny karabin, który po chwili ładowania uwalnia wiązkę energii, zadając chore obrażenia. Jednakże czy wiedzieliście, że Zapatron już kiedyś istniał w naszej grze? Jeżeli śledzicie mój kanał od dawna, to taka informacja jest wam doskonale znana. Został on wprowadzony przez przypadek, najpewniej na wskutek przerzucenia niewłaściwych plików na serwery live. Zmiana ta została tak szybko wychwycona, że twórcy usunęli ją w zaledwie parę minut i z tego też tytułu obecnie możemy na YouTube znaleźć wyłącznie jeden gameplay z właśnie tą bronią. Niesamowita sprawa, że najpewniej może powrócić w sezonie trzecim, a wskazują na to pliki, jak i również fakt, że ta broń istnieje obecnie w Battle Royale, jednakże w trybie kreatywnym. Warto się temu przejrzeć, ponieważ twórcy już nieraz doprowadzali do tego, że najpierw coś znajdowało się właśnie tam, a dopiero potem przeskakiwało do właściwej gry. Przykładem mogą być skokoskały dodane w poprzednich sezonach na krótki czas. Wcześniej były usunięte, jednakże kilka tygodni po wprowadzeniu ich na tryb kreatywny pojawiły się na oficjalnych rozgrywkach. Podobnie było z innymi przedmiotami, jak na przykład z machine gunem, który może nie pojawił się w trybie kreatywnym, ale w innym, alternatywnym dla zwykłych rozgrywek. Został szybciutko usunięty, a gracze donoszą, że obecnie na mapie można zauważyć automaty z bronią, które wyfrunęły z rozgrywki jakiś czas temu. Najpewniej już niedługo pojawią się w grze, wprowadzając po części stary balans, a my sami otrzymamy inne ciekawe nowości. Podobnie było w przypadku ciężarówek służących do odradzania graczy. Najpierw pojawiły się na mapie i w plikach powtórek, a potem dopiero w oficjalnej grze, a więc pozostaje nam czekać. Istotną zmianą, a także taką niewiarygodną, jest również fabuła, która nieustannie ulega modyfikacjom. Jak doskonale wiecie, w tym sezonie pojawiło się naprawdę dużo różnych ciekawych eventów, które są powiązane z ogromem cinematików. Warto również spojrzeć, że sezon temu nie otrzymaliśmy wielkiego wydarzenia na żywo, co było ogromnym szokiem dla społeczności, i w tym sezonie twórcy, aby odkupić swoje grzechy i winy, najpewniej powinni nam dostarczyć chociażby takie dwa, jednakże w najlepszym scenariuszu dostaniemy i tak wyłącznie jeden. Pierwszym trailerem, któremu warto się przyjrzeć, to ten przedstawiający, jak powstają siorby. Dzięki temu uległa degradacji pewna teza, iż agenci chaosu tworzą alternatywne wersje siorbów. Być może jest to spowodowane również tym, że najpierw są tworzone takie siorby, a później stworzone ich mroczne odbicie, ale zobaczmy, jak to wygląda. Jak dobrze widzicie, mamy tutaj zwiastun, w którym to widzimy, jak grupa bohaterów zostaje przetransportowana przez liczne rury, a następnie w wyniku różnych modyfikacji zamienia się w siorbowych rycerzy. Przy okazji widzimy także, że za tym wszystkim stoi agent chaosu, który póki co rozplanowuje, jakby tutaj podbić mapę. Jak dobrze pamiętacie, z poprzednich sezonów mamy ekran wczytywania, w którym to widzimy przyszłe plany agenta. Obecnie mogliśmy być świadkami tego, jak tworzy swoją złą armię siorbów. Byliśmy także świadkami wielkiej zamieci śnieżnej, która spowodowała, iż nasza mapa przez wiele godzin była zaśnieżona w śniegu w trakcie grudnia, a teraz najwidoczniej przychodzi czas na kostkę. Przepracował wszystkie swoje pozostałe plany i najpewniej powrócimy do motywu kostki. Nie dość, że z niej to właśnie czerpie je energię cały Alder, to w dodatku być może pod samą górą znajduje się właśnie Kevin Kostka.
Gracze poprzez liczne tropy, jak na przykład ten screen, wskazują, że to właśnie kostka będzie nowym obiektem zainteresowań fabuły w przyszłości. Najprawdopodobniej powróci jej motyw, jednakże do końca nie wiemy, na jakiej zasadzie miałoby się to odbyć. Czy znowu ujrzymy szczelinę, czy znowu ujrzymy jej tworzenie, a może magicznym sposobem powróci poprzez rozszerzenie się stref o inne wymiary, jak to było w sezonie 10 bądź 9. Niedawno z moich filmów dowiedzieliście się o licznych eventach, ale tym razem dowiecie się również o tym, co może nas finalnie czekać. Poprzednio omówiliśmy sobie event z Deadpoolem, jednakże tym razem skupimy się na tym głównym evencie, na evencie fabularnym. Najpewniej za sprawą plików, tudzież podpowiedzi twórców na mapie, możemy spekulować, iż dojdzie do jednego wielkiego tsunami. A skąd to wiemy? Ta teza została już postawiona w sezonie 7 wraz z przybyciem i lodowego króla. Od razu wtedy z pakietu startowego oraz karnetu bojowego wywnioskowaliśmy wniosek, że najpewniej cały śnieg się w którymś momencie roztopi i doprowadzi do zalania jakiejś części mapy. To miało ze sobą ponieść różne konsekwencje, chociażby w postaci podwodnych lokacji czy nowych właśnie to mechanik. Zgaduję, że stało się to zbyt trudne dla twórców, ale obecnie przyszła mechanika wody, no i jak dobrze wiecie, możemy swobodnie w tym wszystkim pływać, a więc najpewniej wraz z końcem tego sezonu powstanie jakaś podwodna lokacja, chociaż to nie jest nic potwierdzonego i jest to wyłącznie spekulacja. Gracze od dawna czekają na właśnie coś takiego i ja myślę, że twórcy, aby rozbudować troszkę Fortnite'a, żeby sprawić, żeby był on znacznie żywszy, powinni posunąć się właśnie do takiego kroku. Jeżeli chodzi o dowody, to znajdują się one w plikach, jak i już w samej grze. Jak doskonale wiecie, mamy pewne malowanko, które nosi nazwę Fala. Fala natomiast jest powiązana tak jakby w plikach z eventem. Jest ona przypisana do tajemniczego eventu, który nazywa się Waterfall, czyli wodospad, jednakże znajduje się także znacznie więcej tropów mówiących o tym, że najpewniej czeka nas jakieś ogromne tsunami, a takim konkretnym dowodem jest leak z plików, który to pokazuje właśnie falę przytłaczającą jacht Deadpoola, obecnie Deadpoola, a wcześniej Midasa. Jak możecie zauważyć, ogromna fala przemywa statek, no i następnie rozbija go o brzeg. Najpewniej będzie to statek Midasa, aby dodać trochę pikanterii, jednakże obecnie w plikach widzimy, że jest to jakiś inny statek, statek testowy i może nas czekać zalanie północnej części mapy. Ja bym się cieszył z takiego obrotu spraw, ponieważ Fortnite w końcu zdobyłby jakąś nową mechanikę. Muszę przyznać, że ciągłe te budowanie i skakanie po tyrolkach jest dosyć męczące, a na pewno już to monotonne, a ja sam czekam na coś niezwykłego i niezwykle ciekawego. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne nowości. Oczywistą oczywistością jest fakt, że do gry wejdą rozmaite eventy powiązane z filmami. Jak doskonale wiemy, nasi twórcy uwielbiają krysować się z twórcami Star Warsów, a więc być może drugi sezon Baby Yody jak najbardziej wejdzie do Fortnite'a i otrzymamy taki mega słodziaszny plecak. Wiemy także o spekulacji, a także możliwych konceptach kolaboracji z Marvelem. Zawsze się to dzieje w przypadku nowych filmów, no i mam nadzieję, że ten rok nie będzie wyjątkiem i otrzymamy chociażby Czarną Wdowę w jakiejś jej nowej odsłonie, ponieważ jedna już jest w Fortnite'cie. Ja wam tylko przypominam o moim kodzie, z którego to znaczną część przeznaczymy na walkę z tym koronasyfem, a ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o sobie, o wbiciu na moje social media. Życzę wam wszystkim jego dnia, trzymajcie się i cześć.